Witajcie serdecznie. Max Payne 3. Tym razem się wybieramy w celu ratowania Fabiany. Jest tam ten gang Komandro Sombracha, przetrzymuje ją. No i będziemy próbowali ją uratować. Wyglądało na to, że Passos zaprowadził nas we właściwe miejsce. To śmigłowiec, z którym ludzie z Komando Sombra uciekali po ataku w klubie nocnym. Jeśli Fabiany tu nie było, to przynajmniej musiał być tu ktoś, kto wiedział, gdzie jest. Oto i ja, przyćpany gringo z dala od domu, robiący zamieszanie w jedyny znany mi sposób. Pogoda się pogarszała, ja zaczynałem dostrzegać wypalone skorupy istnień, które dokonały żywota w tej zapadłej dziurze. Zastanawiałem się, czy skończę w podobny sposób i co spotka dziewczynę, którą miałem chronić. Czasami naboje są równie dobre co klucz. Thank you.
Nie miałem pojęcia, co mnie czekało. Choć część mnie chciała się znaleźć gdziekolwiek indziej. Musiałem zostać właśnie tutaj. Czułem się odpowiedzialny, musiałem naprawić, co zepsułem właśnie tutaj. Nie mogłem się ich zrozumieć, ale musiałem. Tanie zbiry są wszędzie takie same, jak świat długi i szeroki. Ta góra mięsa na łodzi to na pewno ich szef, nazywali go Serrano. Wyglądało na to, że nasze podejrzenia były słuszne. Fabiana tu była, kawałek dalej. Musiałem znaleźć ją szybko i dyskretnie, nie potrzeba mi było zabawy z tymi pajacami. Wydawało się, że środek labiryntu jest w tą stronę. Zmierzałem w stronę oznak życia, wymazując je w każdym kroku. Dość zobaczyłem, żeby uznać, że Fabiana była żywa, nawet jeśli nie do końca zdrowa. Porywacze nie wyglądali na uprzejmych i delikatnych. Musiałem szybko znaleźć ten pokój.
Vai se fuder, cara! Vai tomar no meio do cu! Eu vou te medieval, hein? Básico, depo! Oi! Dani! Você tá aí? Você tem um cigarro? Você tá aí? Você tem um cigarro? Mata ele agora! Nawet nie chciałem myśleć, co się nagra w tej kamerze. Pewnie moja ponadczasowa rola epizodyczna. Gdyby jeszcze znalazło się coś na wilgoć. Listy z żądaniem okupu pisane pewnie z wycinków tych samych kolorowych pis, których to było długie żądanie zapłaty. Tej kwoty nie pokryłaby nawet zrzutka z całego stadionu. Krew się we mnie gotowała, nie miałem czasu na pogrążanie się w żalu i winie, tylko na strzelanie. Musiałem iść naprzód. Miałem nadzieję, że znajdę Fabian ten jak najszybciej, o ile w ogóle ją znajdę. Thank you.
Musiałem działać, nie chciałem jej znaleźć na progu śmierci, tylko po to, żeby patrzeć, jak ją dobijają. To krzesło, na którym ją trzymali. Minąłem się z nimi. Interfecto. This is INC. We have reports of more violence erupting in Panama. Kolejne doniesienia o walkach w Panamie, które jej mieszkańcy nie pozbierali się jeszcze po ataku sprzed dwóch miesięcy. Kolumbijska organizacja paramilitarna na dusze Zjednoczone dla Ludu. AUP kontynuuje swoją kampanię terrorystyczną w rejonie Bastidas. Mimo wysiłków rządów starającego się ustabilizować sytuację w regionie, pozostajemy w Ameryce Łacińskiej. Gwałtowne zamieszki w największym mieście Brazylii, São Paulo, wyraźnie ukazują klęskę głośnych inicjatyw mających na celu zakończenia walk między gangami z Fali a policją. Niektórzy miejscowi aktywiści winę za wiele problemów miasta składają na barkach prawicowych bojówek Cracha Preto i Nova Guarda, które oskarżają o nielegalne ataki na obszary miasta, nad którymi kontrolę utraciła policja. Organizacje humanitarne donoszą o licznych zaginięciach. Zdaniem wielu obserwatorów miejscowe służby porządkowe nie traktują tej sprawy poważnie. Wiele wskazuje na to, że te kwestie odegrają dużą rolę podczas kampanii przed przyszłorocznymi. Za faworytę na wyścigu o fotel burmistrza udawano do niedawna prawicowego kandydata Wiktora Branco. Na horyzoncie politycznym zbierają się czarne chmury, ale na niebie w wielu rejonach świeci dziś słońce. Pora na Marisol i prognozę pogody. No i znowu to samo. No i coś tam właśnie w tych wiadomościach mieliśmy, coś tam z Wiktorem Branco jako politykiem w roli głównej. Byli w ruchu, w końcu mogą dojść do wniosku, że trzeba ją zabić, a ja nie robiłem nic, aby to zmienić. Kręcili reality show z ulubioną rurą domową São Paulo w roli głównej. Pewnie stwierdzili, że przyspieszą wypłatę okupu, ale tylko utwierdzili mnie w przekonaniu, że powinienem im wepchnąć tę kolejną kulkę. No, czy coś w tym rodzaju. Przez ścianę słyszałem jakieś głosy. Dźwięki przypominały bardziej wiercenie w kadłubie okrętu niż cokolwiek innego. Coś w tym stylu.
There she was, right in front of me. Znalazłem ją, była wprost przede mną, pijany dureń we mnie chciał skoczyć, ale miałem dość rozumu, żeby wiedzieć, że skończyłbym z kolejną martwą. No coś tam, że jakoś lepiej to chcę rozegrać. Ale za dużo rozumu, to jakaś amunicja jest chyba. Serrano wyprowadził Fabianę przez garaż. Musiałem jakoś otworzyć te drzwi. Ale zanim otworzymy te drzwi, to jeszcze standardowo zbadamy teren. Wyglądało na to, że chłopaki z Serrano uwzięli się na całą rodzinę w ranku i było im wszystko jedno, kogo kapną, czyli kogo wykończą. Koka w powietrzu wcale nie pomagała mi się skupić. Czy tu gdzieś nie było włącznika? Tylko najlepsze jest to, że już ten włącznik został znaleziony. Taka ponura muzyka w tle akurat. Ten klimat idealnie pasuje. W ten klimat, jeśli chodzi o tą część rozdziału oczywiście. Każda część ma jakąś swoją odrębną ścieżkę dźwiękową. Otworzyłem drzwi do kolejnego kręgu, tego zabitego dechami piekła.
Serrano czytał swoje recenzje, próżny chłop. W gazecie ryją się od doniesień na temat pierwszej próby porwania. Kładką powinna udać się przejść na drugą stronę. To były plany klubu nocnego. Najwyraźniej pan Serrano lubił być przygotowany. Wzorowy harcerz. Najwyraźniej wilgoć im nie zaszkodziła. Jaka sam się tam wysadził. Trafiłem nie tam, gdzie trzeba.
A, granat. Jak mnie zaszedł, no. Thank you.
Nie widziałem Fabiany od niepokojąco długiego czasu, ale przynajmniej nie szedłem po śladach jej uciętych palców. Pomyślałem, że za bramą może udać mi się coś znaleźć. Musiałem się przedrzeć przez doki. Max! Byli tu, odkąd znalazłem się w tym kraju, czuję się, jakbym ciągle był krok z tyłu. A właściwie czy to już od paru lat.
Jedyne pocieszenie w tym, że Fabiany podgryzały moskity, a nie kajmany. Jeszcze miałem szansę ją uratować. Że jej kajdany podgryzały moskity, a nie kajmany. Niezłe, niezłe.
Fabiano was being eaten by mosquitoes instead of kings. Jedyne pocieszenie w tym, że Fabiano podgryzają moskity, a nie kajmany. Jeszcze miałem szansę ją uratować. No to, to już było. Ty trochę ciężko na tym poziomie idzie.
Nie zabrakło amunicji. No i kolejne podejście. Fabiano was being eaten by mosquitoes instead of caimans. That might just bring her home.
akurat zabrakło, no. No to już jest lepszy sprzęt. Dlaczego wcześniej z tego nie korzystałem, no? Lepsza broń to i lepsze efekty.
Ktoś mnie wysadził. Jak krąży łódka. Zdjąłem z tego kierowcę i... Teraz jeszcze tamtych ustrzelić. A! To było bardzo interesujące. Thank you.
No i kolejny raz, no. Skąd ten koszyk tu się pojawił?
Znowu ta amunicja, no. Thank you.
O! Jak mnie wykręciło. Jak tego Maxa wykręciło. Jak się odbił. To było ciekawe, no. Jeszcze nie jeden taki bóg się zdarzy. Zresztą też jeśli chodzi o błędy gry, to można sobie na YouTube też znaleźć. Tam ludzie wgrywają różne takie dziwności. To na pewno polecam to. Bo różne śmieszne rzeczy są. Jak na przykład w Red Dead Redemption też było mnóstwo śmiesznych bugów. No, nareszcie się udało. O cholera! Max, Max! Kilka da puta. Niech to szlak! O. Tyle się męczyłem, żeby do tej sceny dotrwać, no. Max, Max, nic ci nie jest? Co się dzieje? Gdzie Fabiana? Zabrali ją łodzią, popłynęli w tamtą stronę, prosto. Dobrze, dobrze, spokojnie, trzymaj się. Cholera, naprawdę musiałem się trzymać, cała operacja wymykała się spod kontroli. Byłem kolesiem z nadmiarem pewności siebie, idącym w dżunglę samemu. Oh shit. Jak ona wygląda? Ciężko z nią potłuczona, ale żywa. Ciężko powiedzieć. Max, więcej tego nie wytrzymamy. Wytrzymaj, mała. Dasz radę. Broń się przegrzewa. Ciekawe. Uważaj z tyłu, Pasos. Widzę. O, w mordę. Uwaga! Pora, to oni, prawda? Łódź Fabiany jest z przodu, to nie zgub jej. Max, Max! Nie mogę! Pora, mama. Trzymaj się za nimi! Kurwa, co to było? Tamta łódź zasłania nam tę właściwą. Nie mogę trafić w krypę Fabiany. Już prawie jesteśmy. Dłużej się na wodzie nie utrzymamy. No to popłyńmy w pław. O cholera. Ale nas wysadzili. No, bo tam strzelają, no. Rzucają tymi. Łódź sobie zasłania nam krypa, nie mogę wycelować. Tam ma trudności z wycelowaniem. O, i właśnie rzucają tymi koktajlami Mołotowa, o. Trzeba na to uważać. O, trafinias, o cholera. Łajba nie wygląda najlepiej. Nie możemy jej stracić, zgubić. Musimy minąć łódkę, przynętę. Cholera, granat, padnij!
Nie za dobrze to wygląda. Chyba silnik się zalał, postaram się go odpalić. Tego nam tylko brakowało. Dawaj, brachu, napraw go. Ilu ich, no. Dawaj, dawaj. Stary, łódź nam zaraz zatonie. Oj, granat. Oj, na szczęście. Już lada chwila. Już prawie zrobione. Odpieraj ich. Tam, tam. Aha. Ale się ich namnożyło. Kłopoty z silnikiem, no to go napraw, kapitanie, musimy ich gonić. Łódka dłużej tego nie wytrzyma. No zrób to, zrób! Od takiej ostrzały mi naprawia. Mam nadzieję, że nie zatoniemy. Chyba odpali, daj mi sekundę. Tam, tam. Prowadź. Poniżej padła strzały w prawo. Chyba nie muszę ci naprawić. Nie mogę się skupić, jak kule świszczą mi nad głową. Jak nie odpalisz, to umrzemy na tym bagnie. Nie daj się im zbliżyć. Ale ich tutaj jest. Jak idzie? Potrzebujemy więcej czasu. Nie ma tego czasu, nie ma. Jest tylko motłoch i rozruba. Udało się, udało się. Wiedziałem, że dasz sobie radę. Zarąbiście. Hej, widzisz to? Kurwa, uważaj, jest ich więcej. Szlak. Ola, ja. Te ciężarówki nie wyglądają na swoje. No to nie baw się z nimi. Hej, to oni. Wróciliśmy. Dobra robota, na pewno za nami tęsknili. Paso z twojej prawej, uważaj. Dobra robota, na pewno za nami tęsknili. Kilko da puta. Och, ale. Niech to, szlak. Mam pomysł, trzymaj się. O cholera! O rzesz! Już prawie! Dasz radę pozatapiać te statki? Te łódki? No raczej da radę. Ach, i znowu nas wsadzili. Dawaj, Majańka, dawaj! Nie opieprzajmy się w tańcu. Cholera!
Kurwa, co to? Co to? Są tuż za nami! Jasne! Dogoń ich! Jezu! Mają tu całą armadę! Kurwa! Brazylijskie Ministerstwo Turystyki powinno dostać z kampanii. Stary, oni o tym doskonale wiedzą. Zarywa się jak w ulu. Ilu ich tu jest? A ilu biednych chłopów potrzebuje na nowe trampki? Znowu ich mamy. Widzę Fabianę. Podpłyń bliżej. Dobrze, podpłynę bliżej. Zbliż się. Weź, daj mi chwilę. RPS. Uważaj. Inko, laputa, nic ci nie jest. Dłużej się na wodzie nie utrzymamy. No to popłyniemy w płach. Przejebane, nawet się do niej nie zbliżyliśmy. Samą siłą woli do niczego nie dojdziemy. Zbliż się! Nie wygląda to za dobrze, bro. Uderzymy w nadbrzeże. Ja pierdzielę. Aha! Max! A, pasos! Pasos! Staram się, niech to! Już drugi raz Fabiana mi się wymknęła. Kolejny nawyk, który nie jest mi do niczego potrzebny. Było blisko, już prawie, ją mieliśmy, cholera. Nie sądzę, żebyśmy mieli w ogóle szansę. Nikt nam nie powiedział, że mają tam całą armię. Nikt pewnie nie wiedział, to porąbane. Nikt pewnie nie wiedział. Tak, to zupełnie wariactwo, kompletny obłęd. Myślałem, że mam to już za sobą. Mówiłeś, że to łatwa robota. Byłem takim kretynem, że dałem się w to wciągnąć.